Michał, nawet nie wypakowałeś książek, a jutro, przypominam, masz egzamin z historii. Bez dyskusji! Do nauki! Co najmniej 12 lat naszego życia poświęcamy na naukę rzeczy, które w ogóle nam się nie przydają. Po co? To jest trudny okres dla nas wszystkich. My też musimy z wielu rzeczy zrezygnować. Mm-hmm. Jak znajdę nową pracę, obiecuję ci, że zabiorę cię na jaki tylko koncert, będziesz chciała. No tak, na pewno. Wiesz, że się zda. W Polsce 80% przedsiębiorstw upada w przeciągu 2 pierwszych lat działalności. Teraz sytuacja jest jeszcze bardziej krytyczna przez kolejne obostrzenia i zamrażanie gospodarki. Czerpanie wiedzy z jednego medium prowadzi do dezorientacji i podziału na my i oni. Wiemy, że świat idzie do przodu i jak bardzo istotna jest komunikacja między ludźmi, a nie tylko jednostronny odbiór treści. Dlatego przenieśmy dialog do sieci i zmieńmy Polskę przez internet. Każdy powinien mieć szansę rozwinąć swój biznes bez zbędnej biurokracji i bez ciągle zmienianych podatków. Polska potrzebuje gruntownej reformy edukacji. Jesteśmy twórcami działającymi w sieci od lat i doskonale rozumiemy jej możliwości. W następnych wyborach będziemy reprezentować wasze zdanie. Osób, które są przyszłością tego narodu. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy z naszych widzów jest pełnoletni, ale za 3 lata aż 90% z was będzie miała możliwość oddania głosu w wyborach parlamentarnych. Mamy 3 lata, aby was przekonać, że jesteśmy odpowiednim wyborem. 3 lata, aby zmienić Polskę. Dlatego dołączcie do ruchu Wolność i Postęp. Obserwujcie nasze social media oraz kartę społeczność na YouTube, gdzie znajdziecie wszystkie informacje. Wpuśćmy internet do Sejmu.